Intensywne barwy, mocne pociągnięcia pędzla i symbole nawiązujące do natury wyróżniają malarstwo Bogdana Kotczowskiego. Artysta bardziej znany jest w Europie Zachodniej niż w Polsce. Wystawiał swoje prace w największych galeriach na całym świecie. Teraz można je podziwiać w Biurze Wystaw Artystycznych w Sieradzu. Bogdan Kotczowski urodził się w Krakowie. W 1978 roku ukończył Krakowską Akademię Sztuk Pięknych. Kilka lat później wyjechał do Paryża. Tam ukończył Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych. I choć od 30 lat mieszka we Francji, nie uważa się za emigranta. Konfrontacja jest najważniejsza. Tu nie chodzi o wyjeżdżanie fizyczne. Ja jestem krakowianinem od z uwielbienia, ale to mi nie przeszkadza mieszkać w Paryżu. Natomiast jeżeli chodzi o konfrontację prac, które robiłem w Krakowie, a później robiłem w Paryżu, to jest bardzo ważne do rozwoju mojej twórczości. Artysta prezentował swoje prace na ponad 100 wystawach indywidualnych w galeriach europejskich i amerykańskich. W Polsce pokazuje je rzadko. Sieradzkie Biuro Wystaw Artystycznych zabiegało o to ponad 2 lata. Najważniejszą inspiracją dla Bogdana Kotczowskiego jest natura. Podkreślają to wyraziste barwy, grubo nakładane warstwy farby, a nawet przypadkowe zacieki. Ludzie zbyt dużo patrzą na swoje czubki butów. Ja patrzę na tym, co się dzieje w wszechświecie. Jestem malarzem abstrakcyjnym i bronię abstrakcji absolutnie, ale równocześnie jestem związany z tym całym wszechświatem, który mnie otacza. Wystawa nosi tytuł Snake. Bogdan Kotczowski traktuje bowiem swoje prace jak wąż wilinkę. Pozostawia je za sobą i idzie dalej. Uważa, że dzięki temu obrazy rozpoczynają własne życie w oczach widzów. Wszystko, co się dzieje pomiędzy widzem a obrazem, to jest ich sprawa. Obraz już sam pracuje i widz sobie wyprowadza się sam na swoją własną ścieżkę, żeby ten obraz zrozumieć. Malarstwo abstrakcyjne wymaga jednak od odbiorcy większego skupienia. Bogdan Kotczowski uważa, że nie trzeba jednak znać teorii czy historii sztuki. To można nauczyć się tego w szkole, ale wydaje mi się, że najlepiej robić sobie własną indywidualne spojrzenie. Ja bardzo wcześnie zacząłem się interesować malarstwem i zacząłem uwielbiać czy nie lubić pewnych obrazów. Moje obrazy nie są ładne, moje obrazy są przepiękne. Ja od tego wymagam. Jeżeli ktoś powie, że mu się to nie podoba, bardzo dobrze, to znaczy jakaś tam energia się pojawiła pomiędzy widzem a moim obrazem. Miłośnicy sztuki mogą się o tym przekonać do 27 sierpnia w Biurze Wystaw Artystycznych w Sieradzu.